10 grudnia 2015 roku w AGH w Krakowie odbyła się 56. konferencja studenckich kół naukowych pionu górniczego. Pomimo ilości dotychczasowych sesji, pewnie i tak niewielu z Was o niej słyszało i się nie dziwię, ponieważ promocja tego wydarzenia strasznie kuleje. Jednak jeżeli interesuje Was nauka, nie tylko akustyka, to powinniście zacząć śledzić to wydarzenie, a według mnie jest co śledzić. Jest to coroczne spotkanie kół naukowych AGH, podczas których w obrębie własnych sesji tematycznych studenci prezentują osiągnięcia w swoich pracach. Zazwyczaj spotkania są otwarte i każdy zainteresowany może przyjść. Listę tegorocznych sekcji znajdziecie w opisie filmu. Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej, działającej przy Laboratorium Akustyki Technicznej AGH, także w tym roku zorganizowało obrady w swojej sesji. Przedstawiono 13 prezentacji o bardzo zróżnicowanej tematyce, poczynając od parametrów akustycznych opakowań cukierków, pocytuję, weryfikacja metody Tomatisa dotyczącej lateralizacji słuchowej muzyków. Były prace teoretyczne, ale także i takie, które wymagały stworzenia jakiegoś sprzętu czy przeprowadzenie badań. Po każdej prezentacji była chwila na pytania i co krzepiące, przysłuchujący się studenci dopytywali prelegentów o szczegóły. Linki do tytułów prezentacji oraz stron koła, katedry i Laboratorium Akustyki Technicznej znajdziecie w opisie filmu. Wszystkie prezentacje wysłuchała komisja, składająca się w większości z pracowników Katedry Mechaniki i Wibroakustyki. Komisja ta wybrała 3 najlepsze prace. Zacznijmy od trzeciego miejsca, które chciałbym ogłosić, że zajął w naszej sekcji, w sekcji numer 13 akustyki architektonicznej, pan Wojciech Andrzejczak za wygłoszenie referatu numeryczne modelowanie pomieszczenia odsłuchowego w zakresie niskich częstotliwości. Drugie miejsce przewidzieliśmy, tak wyszło, przewidzieliśmy dla pani Karoliny Prawdy za referat pod tytułem Projekt parametrycznej struktury dźwiękochłonnej. Pierwsze miejsce, myślę, że nie było wątpliwości, dla Państwa Zbigniewa Łatki, Moniki Sobolewskiej, Beaty Ludwińskiej i Aleksandry Majszak za wygłoszenie referatu weryfikacja metody Tomatisa dotyczącej lateralizacji słuchowej muzyków. Przynajmniej niektóre prezentacje przedstawione w tej sekcji będzie można w całości obejrzeć na tym kanale YouTube. Jeżeli film się podobał, to nie obrażę się, jak klikniecie kciuka w górę i podzielicie się nagraniem z innymi. Jeżeli nie chcecie, aby umknęły Wam kolejne filmy, to zapraszam do subskrypcji kanału i śledzenia nas na Facebooku. W przypadku pytań znajdziecie nas pod podanym adresem e-mail, Facebooku czy w komentarzach poniżej. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Marcin Zastawnik.